Podczas wizyty w Suwałkach minister edukacji Anna Zalewska zapowiedziała, że Ministerstwo Edukacji Narodowej niezwłocznie i szczegółowo przeanalizuje sprawę kuriozalnej likwidacji publicznej szkoły podstawowej w Becejłach. Szefowa resortu edukacji podtrzymuje stanowisko, że los małych szkół jest kluczowy dla polskiej edukacji. Małe szkoły w systemie edukacji to aż 1/3. Trudno sobie wyobrazić, że 1/3 szkół zniknęłaby z mapy Polski. Dlatego rzeczywiście bardzo staramy się o małe szkoły, bo to nie tylko edukacja, ale również centra cywilizacyjne i chcemy za moment, żeby to były centra, w której będą uczyć się po południu dorośli, rodzice i dziadkowie. Będą mieć, czy będą zdobywać dodatkowe kompetencje. To nam wychodzi z badań, że tylko i wyłącznie mała szkoła jest gwarantem tego, że Polacy będą się uczyć i będą ciągle zwiększać swoje umiejętności. Jak wielokrotnie informowaliśmy, do placówki w Becejłach we wrześniu 2017 roku nie wpuszczono uczniów, a ówczesny podlaski kurator oświaty złożyła do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez organ wykonawczy gminy. Postępowanie prokuratorskie zostało jednak ku zdumieniu rodziców umorzone, a następczyni Marioli Szczypin nie tylko nie zdecydowała się na złożenie zażalenia, ale też nagle zmieniła wcześniejsze stanowisko kuratorium w sprawie tej placówki. Zaopiniowała pozytywnie zamiar likwidacji szkoły. Dlaczego taką opinię wydano? Dociekają zainteresowani. Jak informuje kuratorium, 12 marca stanowisko w sprawie likwidacji szkoły w Becejłach wydał wojewoda podlaski. W jego ocenie Rada Gminy Szypliszki mogła rozpocząć procedurę likwidacji szkoły w Becejłach. Prawo oświatowe jednak stanowi, że o opinię w sprawie likwidacji szkoły niezbędną do zamknięcia placówki może wnioskować wyłącznie organ prowadzący. I tutaj pojawił się problem, bo w przypadku Becejł opinię wydano na wniosek podmiotu, który szkoły nie prowadzi. Drugą kwestią jest to, że kurator oświaty znalazła argumenty przemawiające za likwidacją szkoły. Najbardziej zaskakujący jest ten. 30 kwietnia 2018 roku podlaski kurator oświaty wraz z pracownikami Kuratorium Oświaty w Białymstoku przeprowadził wizję lokalną w publicznej szkole podstawowej w Becejłach. W dniu przeprowadzania wizji stwierdzono, że do publicznej szkoły podstawowej w Becejłach nie uczęszcza żaden uczeń. A nie uczęszcza, bo od 8 miesięcy do budynku uczniowie po prostu nie są wpuszczani. Skąd zatem mieliby się tam znaleźć podczas wizyty kuratora? Wójt gminy Szypliszki dążący do likwidacji szkoły wielokrotnie podnosił argument, że nie ma pieniędzy na utrzymanie placówki w Becejłach, że wysokość subwencji oświatowej nie pozwala na utrzymanie szkoły dla 9 uczniów. Z naszego budżetu to by było 522 tysiące złotych, subwencja 79 460 zł przy 9 uczniach. Tymczasem okazało się, że według danych uzyskanych w kuratorium w obwodzie becejlańskiej szkoły jest 52 uczniów. Minister Zalewska wskazała w rozmowie z nami, że subwencja oświatowa na dziecko z małej wiejskiej szkoły jest znacznie wyższa niż w dużych placówkach, właśnie z uwagi na niewielką ilość dzieci. Resort przygotowuje też kolejną istotną zmianę dla takich szkół jak ta w Becejłach. Małe szkoły opłaca się utrzymywać, bo to aż 11% więcej subwencji oświatowej. Jednocześnie przed nami, mam nadzieję, że w tej kadencji zdążę, bo byłam gotowa rok temu, samorządowcy nie chcieli pracować nad ustawą, która zmieni subwencję oświatową. To znaczy subwencja w tej chwili jest liczona na dziecko. W związku z tym, jeżeli są duże spadki liczby dzieci, to w sposób oczywisty subwencja spada. Chciałam, żeby była liczona na oddział. Kuratorium Oświaty w przesłanej nam informacji podało również, że deklaracje do Becejł na najbliższy rok szkolny złożyło zaledwie 8 rodziców. Deklaracji było mało, bo do szkoły po prostu nie przeprowadzono naboru. Fakt ten potwierdziło kuratorium, ale zdaje się, że nie uwzględniło go w chwili wydawania opinii. Za istotne natomiast uznało, że w budynku po szkole mogłaby powstać przychodnia rehabilitacyjna. W budynku po zlikwidowanej 17 lat temu szkole w Fornetce też miała powstać rehabilitacja. Do dzisiaj jej nie ma, tłumaczyli kuratorowi rodzice rozgoryczeni postępowaniem władz gminnych. Budynek od lat stoi opustoszały, w coraz gorszym stanie, mówili. Argument jednak okazał się nieistotny. Anna Zalewska zdaje sobie sprawę z tego, że samorządowcy najchętniej wszystkie dzieci umieściliby w jednej szkole. Samorządowcy odpowiedzialni są za budynki. Chcieliby tę samą liczbę dzieci nie mieć w trzech, ale w jednym budynku. Dlatego, że nie wywiązują się
ze swoich ustawowych zadań, dlatego że po to mają udział w podatkach, w PIT-cie między innymi, po to biorą podatki od obywateli, żeby właśnie odpowiadać za budynki szkoły. Nie dokłada się do oświaty, dlatego że oświata w gminie to też przedszkola i żłobki. To jest zadanie własne, do którego Ministerstwo Edukacji się dokłada w postaci subwencji oświatowej na sześciolatka i ponad 1300 zł do każdego przedszkolaka. Ja mogę tylko powiedzieć, że zbliżają się wybory samorządowe i coraz większa jest świadomość obywateli, którzy wybierają takich burmistrzów, którzy przede wszystkim dbają o edukację. Myślą o żłobku, o przedszkolu, właśnie o szkole. I mam nadzieję, że tacy radni, tacy burmistrzowie i wójtowie będą w tych wyborach samorządowych wybierani. Przypadek szkoły w Becejłach w skali kraju może się stać niebezpiecznym precedensem. Rodzice, którzy na niedzielnym spotkaniu z minister Zalewską byli również obecni, mówią prosto. O opinię w sprawie likwidacji szkoły może wystąpić organ prowadzący szkołę. Wójt gminy Szypliszki nim nie jest, a opinię uzyskał. To jakby narzeczeni jeszcze przed ślubem rozwód dostali. Rodzice chcą, by sprawdzono, czy ustawa pozwala na wydanie opinii podmiotowi, który nie jest organem prowadzącym ich szkołę. Jakie będą efekty działań resortu w sprawie szkoły w Becejłach, dowiemy się niebawem, ale nikt nie ma wątpliwości, że od tych efektów zależeć będzie, jak wiele szkół zniknie z mapy edukacyjnej metodą na Becejłę.